Cześć, witamy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Don't Starve Together, razem ze mną Teo. Cześć! No i idziemy dalej przeżywać kolejne dni. Tak, ja w ogóle nie mam nie ogar, muszę coś zjeść, a... Zaraz ci zrobię żarcie, jak chcesz. Ja bakłażana tu mam, czekaj, w ogóle mam jakieś nasiona? Ja mam pełno nasion. No to, aha, bo ja chyba tobie zostawiałam ostatnio, to wrzucaj tutaj na działkę. Aha, to jest już posiane. W ogóle to musimy zadbać o ten płot, więc ja może spróbuję dzisiaj ogarnąć temat drzew. Okay. Żebyśmy się odgrodziły przed... Tu masz jedzenie, jakby co? Przed momentem tym rozpłodowym bizonów. No, ja się zastanawiam nad drugim garnkiem. Albo nad kolejną farmą. Farmę lepiej. Tu mam jeszcze dwie kupy, mogę ci dać. O, ja mam pełno kup. No, ale to będziesz miała pełniej. O, mogę zrobić tą siatkę na ptaki. No to rób. Też jest fajnie. Pułapkę. Dobra. Ja lecę tutaj. Aha, tych... nasionko by trzeba było dać. O, zbiorę kupy. Okej. I ta farma. Zaraz będzie ciemno, jakie to niesprawiedliwe. No dopiero co zaczęłyśmy, już ciemno. Muszę trawy nazbierać. Mam tu jeszcze pełno dziur od królików, które można zatkać. No, ja, no też, bo tam jest bardzo dużo i one się cały czas łapią, to aż szkoda nie skorzystać, no nie? No. Jest duża nadzieja, że dzisiaj nie umrzemy. Bo to by taka tradycja odcinkowa, to tak trochę przykro, no. Nie, no, już przeżyliśmy 8 dzień, to już nie będzie tak źle. Teraz do 50 dojedziemy. Tak mówisz, to tak. Trzymam cię za słowo. Dobra. O, nasionko. Ptaszek. Złapał się? Tak. O, to fajnie. Zostawiam następny. Gdzie te nasionka? Chodź tu. Okej. Okay. Trzeba więcej chyba skrzynek tam ogarnąć. No, tak powolutku, powolutku. Ja już znowu głodna mózg mi jestem. Spada, miałam sobie zrobić ten. Jak on się nazywa? Wianek? No. Słów mi dzisiaj brakuje. O, a tak swoją drogą to już długo nie grałam teraz w Don't Starve. W sumie od naszej wspólnej ostatniej sesji chyba raz tylko. Mhm. Tak prywatnie. Ja w sumie też nie grałam, ale nie za bardzo miałam czas. To już swoją drogą. A, trzeba wracać. O, kolejny ptaszek. Lagi mi się robią. Ojej. Mam nadzieję, że nie zwiastuje to niczego złego. Za chwilę, no, strasznie mi laguje. Napalisz w piecu, czy ja mam to zrobić? No, czekaj. Mogę, w sumie mamy tyle kup. O. Dobra, dorzucę się. Tą farmę zrobimy, okej. Tak krzywo trochę, niech będzie tu. Yeah. A i tam jeszcze na pułapkę trzeba będzie dać. To ja tu podrzucę. Bo ja już, tak... dobra, już dałam. Wow, postać mi się zwiesiła nad pułapką. Mogę ci dorzucić berries, jak chcesz. Nie, na razie mam wszystko, co trzeba. Jeszcze mam 4 marchewki ze sobą. A, bo mnie już ten kwiat znowu lewituje, więc ja może ogarnę temat, czy nie lewituje. Nie, nie lewituje. Jeszcze chwilę. Zrobiło ci się mięsko. Żarcie. No ja poczekam na tego. Na kwiatek może do rana się ogarnie. To ja to zrobię tego, to tą Abigail wskrzesimy. Znaczy wskrzesimy, wywołamy, bo to... No, przydałoby się. Aha, jesteś głodna? Tak średnio, do rana spokojnie wytrzymam, także spoko. Dobra, to na zapas zrobimy. Deski. Idę palić drzewa. Aha, no to Czekaj. Idź palić drzewa. O, kolejny ptak się złapał. Tym razem kruk.
Fajnie by było tą klatkę zrobić, kurczę. Nie mamy bagna nigdzie, nie? W okolicy. Wiesz co, musiałam zerknąć na mapę, sekundkę, tylko podrzucę ziarenka. Nie pamiętam już, czy mijałam jakieś bagna tu. Chyba jeszcze nie. Na tej mapie chyba nie. Tam są nie. pająki u góry. A tu na lewo byłyśmy tak całkiem... Znaczy na prawo, w sensie. Na prawo ja szłam kawałek, tam są potem groby, jest las, jak się idzie tak dokładnie na prawo od nas, no. Ale nie dotarłam jeszcze do krańca mapy. Kolejny ptak. Jesus. Ja może pójdę sprawdzić, co tam jest, może natrafię dawaj, na... A, mam ziarenko, dobra. Może natrafię na bagna. Okej, okay, to ty nie jesz tych kulek? Na razie nie, bo mam 110 głodu, więc a to ja jestem sobie zjem. Najedzona. O. Następny ptak. Ja tu będę same ptaki odbierać z tych klatek, rozumiesz? No, za niedługo trzeba będzie kolejną robić niestety, bo to szybko pada. A ja już wiem, co miałam zrobić najpierw, zanim wezmę się za zbieranie drewna, to ja miałam zrobić suszarnię na mięso. O, to też. To było w jedzeniu chyba. Albo w Survivor. Nie, w jedzeniu będzie. Gdzie to jedzenie? Tu. Aha, idziesz ten, spalić drewno? Znaczy no, ale nie tutaj, bo tu jest za dużo drzew. Aha, no ja bo się do tego boję. Jest niepotrzebny karkoral, więc ja sobie tutaj nazbieram trochę trawy. O, dziura tu jest, przenosząca do innej części. Tu są świnki. No, a to gdzie ty poszłaś? No na prawo. Jest złoto. Okay. Nic nie chcę mówić, nie? Nie no, skąd wcale go nie szukałyśmy? No i tu jest chyba... Nie, nie jest koniec mapy. Są kolejne świnki. O, pająki są. O-o. Więcej pająków. Ja naprawdę nie wiem, gdzie jesteś, bo u mnie na prawo, tam gdzie ja zawędrowałam, to... A nie, są pająki, dobra, tak poniżej drogi. No, bo ja tak no. Krzywo trochę idę. Doszłam do krańca mapy. Dobra, ja zbieram kwiatki przy okazji. To widocznie niedaleko ten kraniec w takim razie. No. Jesteśmy otoczeni przym i wobec. Chyba, że na dół jeszcze. Okej, to są jakieś bawoły czy inne dziwne stworzenia. Nie wiem w końcu, jak to się nazywa, kurde. Ale które te... No te z rogami. No to zostawiają kupy. Będę wracać, to zerknę. Ciekawe mi się miesza i nie wiem, jak to poprawnie w końcu nazwać, nie? Nie, bo te drugie to są koalefanty, no nie? No, to tak, to I, wiem. I kojarzą mi się z hefalumpami z Kubusia Puchatka. Oglądałaś Puchatka i hefalumpy? Chyba tak, bo chyba nawet byłyśmy razem na tym w kinie. A możliwe. Dawno temu. Aż wstyd się przyznać, jak to dawno było. No. Zebrałam pajączków trochę. Będzie na kolejną pułapkę. Czekaj, bo ja już chyba... No już mi starczy, okej. Okay. Dawaj wianek. Yo, Sanity 200. Po co ja ten wianek robiłam? Ja nie wiem, jak to jest. Jak niepotrzebny. Ach, ja mam co? Fuck! Nie! Psy! Kurde! Boli. Bardzo umrę. Czekaj. No ja chyba też. Nie. Zbroja mi padła. Umarłam. Nie. Ale to jest niesprawiedliwe, że one zaatakowały ciebie osobno i mnie osobno. To nie fair. Co ja mam teraz zrobić? Nie mam zbroi już. Kurde. Ja mam tu zbroję, ale to... Jakoby nie pomogła mi zbytnio.
Trudno, będę całą noc uciekać i może coś to... Nie wiem, kurwa. Sorry. Kra! Teraz będzie kra. Dlaczego my musimy umierać tak wcześnie i tak młodo? O, czekaj no, bo mój duch tutaj załatwia. Gdzie ty jesteś? No, idę właśnie do obozu. Ratuj Aha, dobra, mnie. Ja muszę najpierw zabić te, które tu są, bo inaczej pójdą za nami. Poczekaj. Chodź no tu, psie. Kurde. Mam nadzieję, że Abigail nie zginie od tego. No to ona żyje? A no czy... właśnie, w sensie... jak ja umarłam, to ona się pokazała. Ha, spoko. Zrychło w czas, nie? No ja jestem przy obozie, gdzie ty jesteś? Trochę w lewo. I podpalam wszystko. Aha. Kurde, ja mam ile? 22 życia, świetnie. Dobra, ja poczekaj, mogę spróbować iść do ciebie, ale nie wiem, czy ten pies za mną nie poleci. Ty jesteś gdzie koło obozu? No ja poszłam teraz na lewo, żeby cię spotkać, ale nie widzę cię. Gorsze jest to, że tego znacznika nie ma, no nie? No. Ja jestem już przy obozie. Aha, no to się wracam, czekaj. Czekaj, czy psy przestały gonić? Czy mi się wydaje? W obozie ich nie ma. No bo mnie gonił, ale teraz widzę, że nie goni, więc... No ten drugi mnie też nie goni. Ten, który... Bo jednego zabiłam, to znaczy, no, Abigail zabiła. Czekaj, może się uda. O, noc. Ja tam zostawiłam mój plecak. To spokojnie, w ciągu dnia się wróci. Ja mam wszystko tak wybebeszone, no cóż ci mam powiedzieć. I kolejny Podobnie. Trupek na mapie. Mogę zrobić ci ten Telltale Heart, ale ja umrę od tego. Nie, najpierw musisz mieć powyżej 40 życia, a potem możesz robić serduszko. Czekaj, zbroja. Gdzie była zbroja? Tu. Aha, nie mam lin. Możesz ewentualnie potem wziąć moją, jak się jasno zrobi. Jak chcesz. Dobra, ja już zrobię. Uważaj, duchy. Duchy. Gdzie? Nie, to tylko ja widzę. Ty nie widzisz. W takim razie tu. Aha. Się przestraszyłam, że to ta ręka do ognia, ale muzyki nie ma. Dobra, wezmę królika. Jedzenie. Ło, ale było blisko, masakra po prostu. I znowu byśmy umarły obie. Aha, moje nasiona zostały w plecaku. Super. Ach, no cóż. No, już widzę jakieś cienie. Spadło ci sanity? No trochę, ale w sumie nie aż tak bardzo, więc nie wiem czemu je widzę. Aha, muszę zrobić królika. O, nie to. Teraz jak mam się dobrze uleczyć? Na pewno kwiatki podnoszą, tak mi się wydaje. Ale to bardzo nasion. Mało. Sprawdź nasiona, ale nie masz nasion, bo wiem, że nasiona chyba gotowane podnoszą zdrowie. Poza tym, odwłoków pająków nie ma, nie? No ja mam jeden ze sobą. No to zjedz go. I tu jest pięć. Ale... Zjedz. Wydaje mi się, że zrobienie z niego jakieś potrawki dawało więcej życia. Nie mam pojęcia, nie robiłam nigdy potrawki z odwłoków. Wiem, że... To się popluje. Kobieta. Przepraszam. Dobra, zjem to. Ale mam 28 życia, no kurde. Coś, moja perspektywa jest strasznie nudna w tych odcinkach. Pumpkin. Mięcho. Dużo tych królików tu jest. Kupa. Ja bym, wiesz co, zrobiła cięcie i sprawdziła te healujące rzeczy. No dobrze, no nie ma problemu. To musimy wyjść z serwera. No, dobra, to zaraz no to, wracamy. To cięcie.
Okej, okay, wracamy. Już wiemy, co mniej więcej zrobić, żeby mieć dobre zdrowie. Jakieś prowadź, zdrowie. Prowadź do tego popiołu. Dobra, tu wyżej. Tak, musimy zdobyć popiół, kamienie i odwłoki mamy. Na kamienie więc... też tam miałam, także... No ja też mam ze sobą w razie czego, więc... Widać tu gdzieś tam... A, tu jest plecak, dobra. Nawet na mapie jest. Tu jest mięso. O, jest. O, to zabierz. Dobrze. O. Tylko, że nie mam za dużo miejsca w ekwipunku, więc wiesz. Gdzieś tu, o, tutaj o, jest tu widzę, trupek. Że się rozsypałaś. O. Ale to twoich rzeczy nie będę zbierać. A popiół nie ma. A tu jest miód. No. I to też nie jest moje. To musiałeś trzeba... się rozwalić tam. Wiesz co, bo ja przecież podpaliłam. Trzeba żądła koniecznie zebrać. Kurczę, mam nadzieję, że to nie zniknie i miód, bo on bardzo długo jest ważny. Nie możesz tylko, że ja nie mam miejsca. Dobra, nie, to zostaw. Jak mnie ożywisz, to ja to wezmę. Przyjdę po to. Dobra, na razie popiół. Albo dobra, spalę te drzewo już. Ale to ci nie da popiół. Jak nie? Da ci karkoral. Ale też daje popiół. Tak? Mhm. Aha, jakoś nie zjarzyłam. Faktycznie. O, tu jest. Na przykład. To jest patyczka. Tak. Mhm. Dobra, to muszę zrzucić niestety. Tu jest dwa popioły były, ale w sumie potrzebne by było więcej. Mhm. Okej. Okay. Jeszcze spalimy. No nie wiem, kolejna akcja ratownicza. Ja już ta seria jest monotematyczna. Ja już nic nie powiem. Ja obiecuję, że nie będę krakać, że zginiemy w następnym odcinku. Ja już tego naprawdę na głos nie powiem. Nawet nie pomyślę. Nie wspomnę, że to będzie twoja wina, bo ty mnie tak zachwalałaś w poprzedniej części i teraz możesz. Teraz moja wina. Tak. Ciemno. No kurde i nie ten. Nie dało popiołu. No mówię ci, że patyki dają popiół, na przykład jak podpalisz. Nie, ale to drzewo też. Może takie wyschnięte, o. Wszystkie podpalę, kurde. Burn, burn! Dawać popiół. Skubane. No tu gdzieś się kierował. No patrz, no. No mówię ci, że patyki tak, ale drzewo nie. O, dupa. Uważaj, bo znowu będziesz krakać. Tu mam patyka. Trawę. Tu masz patyki. Czekaj, może trawa też da. Trawo daj. Daj, 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 daj. O, dała. Mam dwa duchy, kurde. Co tu się dzieje? Boisz się? Tak. Mózg ci spada od tego, wiesz o tym? No wiem. Czekaj, na dół. Dobra. Ale ci oświetlam drogę też troszkę. Będę twoją pochodnią. A, tu jest. Dobra. I teraz... A ty nie masz miejsca, bo ty nie masz plecaka swojego. No, tak jakby. No tak. I kupy tam zostawiła mi wszystko. Jak mogłaś kupę po drodze zostawić? Kupę zostawić w trakcie ucieczki, no wiesz? No, to były emocje, no. Już widzę, jak znowu posypią się komentarze z cytatami. To były healing salve, tak? Tak. Dobra. No i oczywiście nie mam, zostawię ten pickaxe. Dobra, jedno, jeszcze drugie zrobię. To teraz będziesz szukała odwłoków, żeby zrobić serce. Nie, no odwłoki mam jeszcze 4, więc mogę zrobić. Aha, nie wiem, ja nawet nie wiem. Tylko, że mam 68, to mi zabierze 40, tak? No, mniej więcej. Dobra, to już trudno. Będzie moja ulubiona scena. O. Au! Give. O, uwielbiam serduszko. Ten... No. Słodko. Nie umieraj teraz. Dobrze, nie będę. Poczekam do rana. Schowamy
Ale już nic nie powiem. Chciałam coś powiedzieć, ale nie powiem. Nie, nic nie mów lepiej. Dobra, idę po swoje rzeczy i pozbieram to, co tam powypadało. No, też bym musiała, ale najpierw wrzucę tu do garnka. Plus jest taki, że Abigail chodzi ze mną. No. Nie muszę jej przyzywać. Teraz ja muszę iść po mój plecak. Tam zostały cenne rzeczy. Już nie wspominając o kupach. To chyba najbardziej cenna rzecz. Punktów życia. Takie smutne. To nie tu. Nie, w ogóle nie zajarzyłam, kiedy te psy tam. Ty, ja też nie mam miejsca. Bo tak ogólnie zawsze informują jakby o tym, że o nie, bawoły mają ruje. Żartujesz? Zaczepiście. Nie powiedziałam tego na głos. Ale to było to, o czym pomyślałam. Okej. Okay. To znaczy się, że nie zdążyłyśmy z robieniem ścianek w obozie. O, znalazłam mój plecak. Jestem uratowana. Tak, teraz trzeba tak wrócić, żeby je ominąć. A ich nie ma na mapie. No cóż. Mam nadzieję, że nie biegają zbyt szybko. Co to? A, żaba. Boże. Nie, one nie biegają. Znaczy, one tak szarżują, ale potem jak zaszarżują, to masz chwilę spokoju, więc... Chwilę. Zdążysz uciec. Dobra, wracam z powrotem. Ja też, staram się. Jestem ciekawa, gdzie te dziury wykopują. Ty wchodziłaś w te dziury? Wiesz co, nie pamiętam. Mam ją odkrytą, ale czy w nią weszłam, to nie wiem. O Boże, idźcie bawoły. To ja spróbuję może w nią wejść, tylko to mi zabierze saniki, nie? Nie wiem nawet, to zabiera? Chyba tak. Kurde, zepsuło mi się to mięso. Potwora. Dobra, spróbuję wskoczyć. A jak umrę... O. A, ale mnie daleko przeleciało. No już nie wskakuję drugi raz, bo się boję. No po prostu na górną część mapy mnie wykopało. Aha, okej. Okay. Tam, gdzie było odkryte, więc... borówki. Okej, tu gotuj mi kulki mięsne. Dobra, zjem kwiatka. Zjedz kwiatka. Tak po jednym będę sobie dodawać. Czekaj, bo ja teraz nie ogarniam mapa. Okay. Aha, muszę po prostu iść na dół. Damy ptoszka. Ja to nie tu do skrzynki wrzucę, ale faktycznie... Bieram z głodu, masz tam jakieś jedzenie. Przygotowałam ci kulki mięsne. Ojej, dziękuję. Nie ma za co, zjadłam te, które tu były, więc... Posadziłam na farmie. Ale ten, deski miałam zrobić. Oczywiście nie mam drewna. Muszę iść na górę. Ja mam tylko 5. Bo... Nie, no to ja i tak muszę iść po drewno, tylko patrzę, co ja tu... Czym ja tu dysponuję? Oczywiście siekiery nie mam, bo i po co nie? Najmniej użyteczne narzędzie, jak zwykle. Dawaj siekierę. No... To twoja ta przeszkadza. No przepraszam. Już sobie... Kurde, chciałam sobie iść, to idzie ciemność. Ej, tu mamy tego. Co mamy? O kurde, no. Co? Wypadło mi piórko. A, no ale mówiłam ci, że z ptakiem najlepiej jest nie zabijać ręcznie, tylko od razu go do ognia wrzucać, takiego jak stoi, wiesz?
I wtedy masz gwarancję, że będzie mięso. Kurde. Także niestety, ale pieczony żywcem. Co za skubany. Weź drugiego. Piórko się też przyda. Schowałam do skrzynki. Aha, nie ma miejsca. No nie ma, dlatego poszłam po drewno skrzynki narobić. Kukaj się, kukaj się. O, kukurydza urosła. Tak, tylko nie ma jej gdzie schować. Zaraz się ją wykorzysta. Żarcia potrzebujemy. O, nie mówiąc, że tu pełno królików w okolicy. No właśnie, dlatego mówię, lecę skrzynkę zrobić na jedzenie. Przydałoby się te konie wynaleźć, żeby mieć te części mechaniczne. No. To jeszcze jedną dziurkę mamy do zatkania. No co? Z komentarza. O, najadłam się. Najadłaś się, to dobrze. Ja zrobię te deseczki. I postawimy skrzyneczkę. Super. Jej. Okej. Okay. No, to jest mój pickaxe. A wezmę sobie. Aha, miałam zrobić jeszcze jedną pułapkę na ptaka. Tu. Patrzę, czy coś tu mam jeszcze do jedzenia, ale w sumie to chyba nie. Ja mam to mięso, ale on jest zepsute. To mięso monsterów. No to dorzuć, nie wiem, do ognia czy coś. Nie wiem, trochę szkoda z tego mięsa. Ja jesteś głodna? To jedz. Do rana poczekam, wtedy więcej się napełni, a trochę ogarniam w skrzynkach, bo widzę, że mamy jedzenie z różnymi... O, znalazłaś te guziki? Guziki już były wcześniej chyba. A to chyba ja wcześniej, bo właśnie nie pamiętam, czy to te z poprzedniego odcinka, czy znalazłaś świeże. Bo to trzeba dać królowi świń. Wtedy znowu będzie złotko. No, tylko... Jest nam potrzebne jeszcze złoto? No na razie nie. O. No już nie musisz dorzucać, bo już nie, zaraz wiem, ten ale tydzień. Jest tak sympatycznie. Zrób ten, piecz kiełbaski przy grillu. O. Żebym to ja jeszcze miała. Mam tylko borówki. A ja wszystko odstawiłam chyba, no. Ten bumerang tu postawię. Ja bym chciała jeszcze wskoczyć w tą drugą dziurę. O, ptaszek. No, zbieraj ptaszka. W tą drugą dziurę, żeby zobaczyć, czy czasem przy bagnach nas nie wykopie. Byłoby fajnie. Tak, gdzie ja tą drugą dziurę widziałam? Gdzieś tu blisko. A to zbieraj ptaszka. A tu same ptoszki. I króliki. Co, nie cieszysz się? Nie, no cieszę się. Pewnie. Przezebrać ten karkoral, który żeś tam podpaliła, to przynajmniej byśmy miały tą suszarnię w końcu, bo trzeba by zapasy na zimę zacząć robić. No, obijamy się trochę. A, ta jedna pułapka zniknęła, okej. Okay. Jeszcze muszę wziąć... Dobra, wskakuj w dziurę. Super. Normalnie zaczepiście. Co się stało? Wykopało mnie przy królu świnek. No. To nie jest jeszcze jedna dziura. Na dole. Spróbuję jeszcze raz, ale jak... Nie, no nie zabije mnie to chyba. Tak całkiem. Najwyżej ty mnie będziesz ratować. Spoko. Ja mam 107 życia, to mogę robić. Serduszka. O! Wykopało mnie na bagnach. Cieszysz się? Uważaj na macki, błagam. No właśnie się nie cieszę, bo kurde, boję się teraz. Goddammit. Ale ten papirus pozbieram przynajmniej, jeśli przeżyję to. Dobra, drugi papirus. Nie wiem, ile tego papirusu trzeba.
Jakie jeśli, moja droga? No, obawiam się, że to może być kłopotliwe. Ja nie wrócę już, ja mam 49 sanity. Będę musiała wrócić na piechotę. Nie wiem, jak ja to zrobię. Normalnie. Tylko, że ja tu nie wiem, gdzie jest koniec tych bagien, nawet. To jest taka jedna wielka plama. A jesteś z lewej czy z prawej strony mapy? Nie mam bladego pojęcia. Okej. Bo ja nie widzę w ogóle tej naszej mapy. Dobra, ale widzę koniec bagien. To sobie zwiększ albo zmniejsz mapkę i zobaczysz, gdzie jest ten. Czekaj, bo ja uciekam przed mackami. A no to jak no, wyjdziesz na normalny teren, powiedzmy. Zbiorę tylko ten papirus, ile wlezie, bo to się przyda. Dobra, widzę. Tu, o. Dobra. O, jednak jestem gdzieś blisko, bo widzę naszą odkrytą mapę. Ja szukam, a tu jest. Tu podpalałaś. A, ja jestem po prawej stronie całkiem. Całkiem od naszego obozu. No. Idziesz w prawo. I tam jest taki... Tam były pająki i świnki. No to jak się przejdzie dalej, to są te bagna właśnie. O, mięso potwora znalazłam. A to jeszcze chyba z tego drugiego psa, bo tu i kieł jest. No, to pewnie tak. O, zbiorę sobie borówki. Okej. Mogę wracać. Oj, tu też kawałek bagien jest. Fajnie by było ten takle wykończyć, żeby mieć broń z nich, kurde. To znaczy te takie jak zielone? Te macki. A nie, aha. Te macki, żeby je... Tylko... Znalazłam Chestera. Żartujesz? O, ale fajnie. No to gratuluję. Na bagnach był. Mnie się jeszcze w grze nie udało znaleźć Chestera. Ja już miałam kilka razy na singlu. Nie, to ja... Myśmy tutaj takiego moda znaleźli, że możesz skraftować, więc też mieliśmy Chestera, ale aha, żeby znaleźć, to nie, no nie, nie udało mi się jeszcze. O, pełno tych. Ale w sumie najlepiej byłoby właśnie ze świnkami iść na te tentakle. Mi się wydaje. Musimy się wybrać. Może w kolejnym odcinku. No, możemy w sumie. Moja postać jest co prawda dosyć licha i... Moja też ma ile 37 punktów życia. Nie, ale ogólnie, no nie? Jeżeli ej, pali się coś za mną. Żywotność, to pewnie ty, sanity ci spadło i podpalasz wszystko. Tak. Bo ja mam 50 sanity, kurde. I wianek mi się kończy. Ej, tu mamy pełno tych z rują. No wiem. Dlatego ja chadzam w jedno miejsce tylko. Pokaż na to mięso. Jestem, żyję. Dobra, to sobie przestawimy. Mam papirusa! Zaraz zobaczymy, czy mogę zrobić tą klatkę dla ptaka. Dynia. Fishing rod. O, thermal stone powinniśmy zrobić na zimę. No, ale on się szybko zużywa. Więc można z nim zaczekać spokojnie, spokojnie do zimy. Teraz gdzie ta klatka może być? Lightning rod to nie. O, to jest ten papirus, no ale... A co ta klatka daje, poza tym, że tego ptaka możesz do środka wsadzić? No jak go będziesz karmić, to to będziesz dostawać jajko. A. Zazarłam sobie. Dobrze. Nie wiem. Nie to. Gdzie to było? To muszę się przynieść. Jedanko. Liny. Dobra, klatka. Szukamy klatki. Tu nie. Wydaje mi się, że albo w survivalu to było. To możemy zrobić dwie suszarnie.
Piggy bag. Masz jeszcze ten karkoral? Jakiś, który jest niezbędny? To daj. Proszę. Sam raz, dziękuję. Dobra, to food może. Beebox, drying, crockpot. Nie, to, Jezu! Jak się wystraszyłam. Spokojnie, nie nerwowo. Ej, to może w tej. Sobie postawimy może. O. Science. No nie mogę tego znaleźć. O, nie odwracaj mi się. Bumerang. Nie chcę bumerangu. Leży jeden. Structures. O, może w Structures. High wall, to nie. Stone wall. O, beard cage. Potrzebuję dwa papirusy takie zrobione. Dobra, to jeden. No, zrób. Drugi. Jej, mięsko się suszy. I beard cage. Jej, gdzie ją postawić? Nikomu obojętne. Może tu gdzieś tu, o, koło, nad farmą, tu gdzieś, o? No właśnie, staram się, tylko miejsce. Tu trzeba, o. O. Ale ładnie. Teraz możemy sobie wsadzić tam ptaka. Niech będzie czerwony. Dziwny ten odcinek jest dzisiaj. Jej, mamy ptaszka! Penetrowanie różnych dziwnych dziurek po drodze i wsadzanie ptaszków do klatki. Nie, to jakoś... A to mogę go karmić nasionami? No, chyba tak. No sobie... O! Ale nie, wypluł. Świnia. Bezczelna. Może chcesz marchewkę? Znieś jajko. Aha, nie, daję za to nasiona. Za co on dawał jajko? Kurde, już nie pamiętam. A to za coś konkretnego, tak? No chyba tak, bo carrot seeds dostałam. O, proszę. Ale chciałam jajko. Może za mięso. A za mięso potwora on dawał chyba. O, to tam mamy 6, to spróbuj. Czekaj, a ty wszystkie powiesiłaś, nie? To nie, mięsa potwora nie wieszam, tylko wieszam mięso tych królików. Bo on chyba gotowane je. Dobra. Zaraz sprawdzimy. Okej, okay, mamy 6. Proszę, masz ptaszek. Dał jajko! O, wianek mi się skończył. Wykorzystam całe to mięso potwora. No. Zjadłam chyba. A nie, dałam. Dobrze. No cóż. Wiesz, ja nie chcę nic mówić, ale... Już nagrywamy ponad pół godziny. Tak, tak, już. Ja wiem, że się fajnie gra. Mnie się też podoba i też mam potem problem wyjść. No. Dobra, nakarmiłam, mogę kończyć. To poczekaj, już ja lecę do obozu. Tylko zbiję to drzewo do końca. Będę musiała sobie łopatę zrobić, żeby te pięki powyciągać i posadzić tu świeży las. Lecę. Znowu się zaczniemy. Znowu zaczniemy grać przed wieczorem. Ale jest nieźle, 15 dzień. No, już było blisko. Aby się te dni skurczyły. Masz coś jeść? Nie bardzo, trzeba by zrobić. Znaczy nie, w sensie, no dobra, to potem, okej. Okay. No potem, dobra, kończymy. No, dziękujemy wam bardzo za obejrzenie i zapraszamy oczywiście do kolejnych odcinków Stąd Starwa. Pa! Na razie, pa, pa.